Przypłynęliśmy teraz do... O, patrzcie, statek odlatuje. Przypłynęliśmy do Howling Fjord, do wyjącego fjordu. Byliśmy w Borean Tundra, teraz do Northrend wchodzimy od drugiej strony. I naszym oczom ukazuje się krasnolud McAlroy. I mamy nieprzetłumaczonego questa, proszę bardzo. Fordragon się myli, jeśli myśli, że grupa zielono... że po prostu, że to robactwo, które przysłał do obrony tego portu, jest w stanie długo wytrzymać. McAlroy podnosi brew na nasz widok i jak patrzę na nasz equipment, na nasz ekwipunek i moje nowe shouldery zapewne z Nexusa. Ty jednak, z tobą może być trochę inaczej. Istotność utrzymania tego portu nie może być... jest bardzo istotna. Z tymi potworami latającymi nad naszymi głowami sytuacja przeszła ze złej w katastrofalną. O, tymi, zapewne mowa o tych smokach i w rajkulach na nich. Raportuj do admirala Kellera na północny zachód stąd i powiedz mu, że... I powiedz mu, że skończyła ci się guma, że you're all out of bubblegum. To jest nawiązanie zapewne do... wiecie, tej słynnej kwestii filmowej, że przyszedłem tutaj kopać tyłki i rzuć gumę i skończyła mi się guma. Dobra. Ciekawe, czy tutaj już to będzie przetłumaczone. Kurczę, te questy tutaj nie są przetłumaczone w ogóle? Krasnolud mówi prawdę. Nie możemy sobie pozwolić na utratę tego portu. To jedna z dwóch bezpiecznych przystani, które przymierze ma na tym... Chodź tu, gdzie ty idziesz? W tym zmrożonym piekle. Inna jest kilkaset mil na zachód stąd, na wybrzeżu Borean Tundry, w którym byliśmy. Mowa oczywiście o Valiant Keep. Nie, Valgard to jest tutaj, właściwie się to zawsze miesza. To jest Valiant Keep tam, nie? Tak, Valiant Keep. Siemaneczko, Anwilek. No gdzie ty idziesz? Ja z tobą jeszcze nie skończyłem. Kurczę. Jeśli Valgard upadnie, nasz podstawowa linia zaopatrzeniowa do Northrend przestanie istnieć. Stąd to będzie tylko kwestia czasu, zanim się staniemy wszyscy sługami króla Lisza. Nie wiem jak z tobą, ale ja mam żonę i trzy dzieci w Elven Forest i będę przeklęty, jeśli, że tak powiem, zajdę bez walki. Sytuacja tutaj jest krytyczna i musimy użyć całego zasobu, kurde, ludzkiego, który możemy z siebie wykrztusić. Idź na frontową bramę i pomóż strażnikom obraniać miasto przeciwko atakującym potworom. Dobra, moi drodzy, idziemy tłuc w Raikuli. Tym razem troszkę przerwa od tłuczenia nieumarłych, tym razem zabierzemy się za bardziej żywe i oddychające istoty. Taki będzie plan na teraz. Ale też nie byle jakie istoty, gdyż mój Death Knight, właśnie spoglądając na te wielkoludy, mój Boże, jakie one są wielkie, czekajcie, aż się muszę... Jezus, to... Jezu, to jest taki trzy razy jatek wzrostowo, one jeszcze się tak uginają. No, one są, ja szczerze powiedziawszy, nawet nie pamiętam, że te w Raikule są takie ogromne. W każdym razie, no, kawał chłopów to jest. Każdy jeden z nich. I nie jest to przypadek, że jednak istnieje pewne podobieństwo uderzające pomiędzy mną, chociażby tym tutaj przystojeniaczkiem Death Knightowym, a tymi oto osobnikami wrajkulskimi. Chyba się skończyły? To tylko tutaj się... Chyba tylko tutaj można atakować. To chyba dosłownie chodzi o tych, co najeżdżają tutaj. No okej, ma to pewien sens. Wrajkule są oczywiście przodkami genealogicznymi rasy ludzi w świecie wojennego rzemiosła. I te oto... właściwie
Właśnie, myśmy o tym wspomnieli wcześniej, ja teraz sobie przypomniałem. To nie będzie wytłumaczone w Howling Fjord. To, co teraz powiem, będzie w zasadzie dopiero rozwinięte w Storm Peaks. Ten właśnie wątek, o którym mówię, ale w Raikule to z kolei się wzięły stąd, że to początkowo były tytaniczne, prawda, takie metalowe konstrukty, tak jak dokładnie na tej samej zasadzie co krasnoludy, albo gnomy, których to historię zresztą właśnie też robiliśmy na Borean Tundra i tam mówiliśmy o tej klątwie ciała, to dokładnie było tutaj tak samo. One były tymi takimi metalicznymi żołnierzami tytanów, tytanicznych sił, tworzonych jeszcze w czasach właściwie Imperium Przedwiecznych Bogów, żeby je zwalczyć. No i właśnie z czasem się przez tą klątwę Yogg-Sarona, zdaje się, ciała uzyskały no taką oto formę, nie metaliczną, tylko właśnie taką no ludzką. Tak to jest w uniwersum Warcrafta, mnie tam o sens tego tam nie dopytujcie, w razie czego. I od nich potem pojawiły się ich mutacje niejako, ludzie. Na podobnej zasadzie jak chyba też w sumie nocne elfy, no nie do końca, bo nocne elfy od troli to akurat powstały na wskutek magii z Well of ze Studni Wieczności, nie? Muzyka w Howling Fjord piękna jest, to prawda. Howling Fjord ma swój klimat, nie? Ja generalnie rzecz biorąc, jak już mówiłem, wolę Borean Tundra, ale Howling Fjord jakby klimacik ma swój zdecydowanie. Właśnie to jest najlepsze miejsce w Howling Fjord, nie? Sama ta po prostu ta przymierzańska właśnie baza, bo Horda chyba w ogóle ląduje... Chyba tutaj, nie? Horda ląduje Vengeance Landing. To ono nie jest w połowie nawet tak fajne. Właśnie jak start przymierza tutaj, zaraz pod tym wielkim zamczyskiem tych Wrajkuli, nie? Dałeś naszym obrońcom dodatkową wspomogę, której potrzebowali. Morale są wyższe niż kiedykolwiek dzięki tobie. Myślę, że teraz będą w stanie wytrzymać bez ciebie. Mamy większe plany wobec ciebie. Byliśmy tutaj przez miesiąc. Wow, oni tu byli miesiąc? Zmutowane giganty pojawiły się z powietrza. To jest o tyle śmieszne, że tak naprawdę z perspektywy Wrajkuli to właśnie ludzie, właśnie my tutaj to jesteśmy właśnie malformed, kurde, halflings. Nie byliśmy przygotowani na tego rodzaju, na żaden właściwie atak i przypłaciliśmy niestety srogo za to nastawienie. Nasza cała drużyna archeologiczna znikła i wielu mieszkańców miasta zostało porwanych i wziętych do ruin. Byliśmy na defensywnej pozycji od tamtej pory. A żeby było jeszcze gorzej, to zwiadowcy, których posłaliśmy, by naszych ludzi uwolnili, zostali zharpunowani przez Wrajkuli i pozostawieni na śmierć w lasach na północ od Valgard. Okej, my mamy rozwalić te harpuny i uwolnić naszych zwiadowców. No dobra, dobra. Gotcha, ma to sens, ma to sens. Dobra, to zbieramy. Czy oni są w stanie tutaj przeżyć? Not our people, our people some live. Okej, dobra. Jeszcze niektórzy żyją. To zapewne następną częścią tej historii będzie ocalenie tych, no, ocalałych, jakby nie patrzeć, prawda? Chociaż czy ocalałych da się ocalić? No, to jest pytanie. No dobra, w ogóle mi się wydawało, że na dzień dobry tutaj więcej tych questów, kurczę, się dostaje. Ale na razie musimy się uporać z bezpośrednim zagrożeniem. W sumie na podobnej zasadzie, jak było w Borean Tundra, w tym Walańskim. Ale właśnie, kurczę, to jest kraina, którą się właśnie fajnie robi dopiero później od Borean Tundra, nie? Znowu, ja wiem, że się troszkę powtarzam, ale w Borean Tundra właśnie bardziej mi się podoba to, że tam na dzień dobry od razu plaga atakuje i czuć, że to jest jakby Northrend, to idziesz jakby głównie tutaj walczyć z plagą, że to o plagę nieumarłych tu chodzi, nie? A tutaj przychodzi nagle jakieś Wrajkule, nie? To jest takie w ogóle oderwane, mam wrażenie. Tak, na dzień dobry wolę, wiecie, tak w pełni klimatycznie dostać na twarz, takim gulem w twarz po prostu dostać. Tak, dokładnie, czyli trochę jedyna rasa. Pierwotna Azer. Howling Fjord to nie Wotk. Czekaj, co?
Ludzie byli zabijani przez Raikuli za ich słabość. Tak, jakby jak się urodzili ludzie w Raikulo, takie oto poczwary, jak właśnie moja postać, powiedzmy, coś w tym stylu, pewnie jeszcze nie tak wyglądające, to było tam, co się przestraszyły w Raikule, nie? I właśnie byli uznani, że to są po prostu jakieś słabsze, że tak powiem, odnogi. Tylko pewna ich grupa uciekła, sporo ludzi ich wspomagali. No dokładnie, i właśnie i ta grupa jakby tych ludzi od tych wrajkulskich osad uciekła. No i potem to są pierwsze plemiona ludzkie, które się osadziły na wschodnich królestwach, nie? Znaczy dzisiejszych wschodnich królestwach. Dzioneczko, dobra. To, co zrobili wrajkulowie do naszych zwiadowców, było makabrycznym przykładem... Jezus Maria, dziś mam po prostu dziurę w głowie. Savagery, no. Brutalność, no. Dzikości, barbarzyństwa, o barbarzyństwa. To była scare tactic, która miała osłabić naszą wolę, ale... I żebyśmy się wystraszyli i żebyśmy uciekali w obawie o swoje życie. Nie wyszło im. Teraz pokażemy tym potworom, co to znaczy wojować przeciwko przymierzu. Dobra, I gotcha. To rozumiem. Ta bitwa jest daleka od końca Libertum. Jeśli nasi ludzie są wciąż żywi w tej wiosce, ktoś musi iść ich uratować. Admiral Keller skina głową w twoją stronę. Wyrusz na północ i wejdź do tej Worm School wioski. I kiedy tam będziesz, szukaj naszych ludzi. Jeśli są uwięzieni, to będziesz musiał znaleźć sposób, by ich wydostać. Może będą mieli jakieś informacje o tym, o tym, z czym właściwie walczymy. Byliśmy na... A nie, dobra, to tego na razie... Nie, to jest jeszcze quest do tego, przepraszam. Byliśmy na skraju archeologicznego przełomu, kiedy te potwory zaatakowały. Niestety byłem jedynym, który ocalał i wrócił z powrotem do Valgard. I teraz nie wiem, czy moja ekipa żyje lub nie, ale artefakty, które wykopaliśmy na tym wykopalisku, muszą być znalezione. Typowy krasnolud. Jeśli idziesz do Worm School Village, co robię, to czy będziesz wypatrywał mojej drużyny? Jeśli jest jakakolwiek szansa na odzyskanie tych informacji, musimy za tym podążać. Poszukaj najpierw Pulroya. Był ostatnim, którego zobaczyłem, zanim uciekłem. Okej. Tutaj jeszcze w ogóle jakiś... No dobra, ten Dranaj coś od nas jeszcze chce. Do świata duchów. W czasie, gdy Liga Odkrywców... Czemu te NPC-ty się ruszają, kurczę? Będzie odkrywać naszą... Będzie odkrywać kawałki przeszłości przez swoje znaleziska archeologiczne i gdy wiceadmirał może... Jezus Maria, ale gdzieś mam... Dziś mi gorzej to idzie chyba niż wczoraj. Może wyekstraktować jakąś wiedzę o aktualnych wydarzeniach poprzez brutalną siłę. Prawda leży wśród duchów. Z odpowiednimi składnikami jestem w stanie zajrzeć do świata duchów. Tam zobaczymy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Northrend, która osiaduje w Northrend. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, będę potrzebował mojej torby na składniki. Zaginęła na statku, który jest teraz na dnie Dagger Cup Bay, na wschód stąd. Oczywiście, że tak, znowu będziemy musieli się, że tak powiem, zmoczyć. Jeszcze tutaj będzie questik. Dwa tygodnie temu nasz szef inżynier położył swoje ręce na... O kurczę, na wrajkulskim pistolecie harpunowym. Taki sam rodzaj pistoletu, czy też nie wiem jak to karabinu nazwać, broni palnej, który wrajkulowie używają, by zapolować, by zniszczyć nasze statki.
Studiując tę broń, udało mu się ułożyć zrozumiały... Jezus, zrozumiały... instrukcję obsługi. O. Niestety został porwany i zabrany na północ stąd do Wyrm School wioski. Znaleźliśmy go w końcu, ale niestety bliskiego śmierci i bez tego oto, bez tych instrukcji. Jego ostatnimi słowami na łożu śmierci słowa wskazywały, że ten manual był się zagubił w katakumbach Adgard, czyli tego oto budynku na północnym zachodzie, północno-zachodnim krańcu Wyrm School. Przynieś mi ten manual. Boże święty. No tak, w Rajkulowie byli, faktycznie tam było coś takiego, że w Rajkulowie byli uśpieni i dlatego jakby tutaj się wydawało pusto i jakby, dobra, tego też szczerze nie pamiętam. A czemu oni się przebudzili? Co spowodowało ich przebudzenie? Chyba liszenie króla. Liszenie króla spowodowało przebudzenie. Okej, okay, makes sense. No dobra. Niech i tak będzie. Dobra, znaleźliśmy tego Pulroya z Ligi Odkrywców. Niestety za późno. Wygląda to, że znaleźliśmy go za późno. Kiedy oglądamy jego ciało, widzimy jego dziennik w jego zacisku. Gdy badamy ten dziennik, wyczytujemy jego ostatnie zapiski. Do kogokolwiek, kto znajdzie ten dziennik. Te krwiożercze bestie zasiedliły się w ruinach Wyrm School. To, czego chcą albo dlaczego tam są, jest na razie tajemnicą. W każdym razie artefakty nie są bezpieczne w rękach tych oto bestii, bestioludzi. Zed i ja odkryliśmy nową rzecz, kiedy się ukrywaliśmy. Szyfr, by zdekodować tablety. Niestety Zed i ja zostaliśmy rozdzieleni ostatniej nocy. On miał szyfr oczywiście. Tablet był z Glorenfeldem i Daegarnem. Lokacja nieznana. Znajdź Zeda. Pulry. Dobrze. Pomścimy cię, Pulry. To spełnimy twoje ostatnie życzenie. Wcale nie dlatego, że dostaniemy za to expa, którego potrzebujemy. Zrobimy to, bo tak po prostu należy robić. Tak jak należy w takich sytuacjach, myślę, się grupować, żeby szybciej robić tego samego questa. Bardzo się cieszę, że ten druid również rozumie powagę sytuacji. Kurczę, jak ten druid bije. Ma tak ferale w wodku. Mogłem się spodziewać. Cholera, szli sobie coś na kawałek, że już pojawiła tu giganci, że się raz większy od nich, to zadzwonili do Arthasa. No, dziwię się. Ciekawie, jak Arthas zareagował w ogóle. Arthas też wszakże człowiekiem. Oryginalnie jest. Ja też w sumie może. Może się zachwycił. Kurczę, a może właśnie Arthas umarł nigdy nie wiedząc, że ci Wrajkule, których znaleźli i z którymi paktowali w sumie, to są ich przodkowie. Znaleźliśmy Zeda. Nie jesteś doktorem, ale prognoza dla Zeda jest niestety raczej na pewno negatywna. Nie jestem doktorem? Znaczy w zasadzie to jestem Blood Death Knightem, no to właściwie coś tam o anatomii pewnie wiem. A co jakbym grał klasą doktora akurat, to co wtedy? Wygląda na to, że przygotowywali go, by nim nakarmić te wilki tutaj, worgi. Grusom. Nie ma żadnego znaku szyfru na Zedzie. Po przeszukaniu obszaru znajdujesz zapiski w piachu. Glor i Dae w środku katakumbów. Mają szyfr i tablety. Być może powinieneś udać się do katakumb na północ stąd i poszukać Glorfelda i Daegarna. Cóż za błyskotliwy wniosek tam na koniec. Most
pomiędzy tym, tym oto miejscem, w którym jesteśmy, z tymi worgami, zaprowadzi nas do tunelu, który nas zaprowadzi do katakumb. A, okej, dobra. Tak? Ten tutaj? To nas zaprowadzi do katakumb? Na pewno? Nie, chyba coś. Chyba coś źle tam na koniec chyba wyczytałem. Bo jakoś tak mi to nie wygląda. W ogóle ten to wygląda, jakby był do jakiegoś innego questa. Herald of Ingvar. Ha, ciekawe do którego to questa jest. Kurczę. Chciałbym to jakoś tak zrobić, żeby wiecie, żeby to wszystko jakoś płynnie w miarę szło. Dobra, uwolnijmy najpierw magini jakąś. Doktor Z do Pulp Fiction. Do Pulp Fiction, Doktor Z? Z. Kim był Z w Pulp Fiction? A czekaj, dobra, chyba pamiętam. Kurde. Uwalniamy teraz naszym kluczem jakiegoś paladyna. A no tak, oni w ogóle nam pomagają. Paladyn chyba jakiegoś buffa nam da, nie? Blessing of Kings, coś takiego, nie wiem, tak mi się kojarzy. Ciekaw jestem, czy dobrze pamiętam. Nie, chyba nie, chyba nie. Ale idą z nami. I chyba mają inne umiejętności w zależności od tego, kogo uwolnimy. A, dobrze, uwolniliśmy trzech tych oto więźniów, więc oddajmy tego questa i może dostaniemy szybki follow-up. Ty, co jest grane? Co? Jezus Mary, jaki horror w ogóle, co jest? Wy to widzicie? Ej, to jest naprawdę trochę przerażające. What the fuck? O, dobra. Dobra, pomogli nam. O, Jezus Maria, dobra, tu na ziemię dawaj. To było bardzo creepy. To było bardzo creepy przeżycie, powiem szczerze. Dobra, uwolniłem tych oto, co mi kazałeś uwolnić. Ci żołnierze, których uratowałeś, mieli jakieś informacje dla nas. Te monstra nazywają siebie Wrajkulami. Ich plemię osiadło w Wyrmskull Village, no to już wiemy. Aha, i jest przewodzone przez mistyka zwanego Janis. O, no i właśnie, patrzcie, dobrze pamiętam, że to jest, będzie follow-up, żeby go zabić. Który jest podwładnym innego Wrajkula, zwanego Ingvar Łupieżca. Ingvar Łupieżca, to zdaje się, jest ostatni boss na Adgert Keep. Tak, chyba tak. Podczas kiedy byliśmy w stanie zebrać niewiele informacji na temat lokacji Ingvara, ale przed chwilą wam powiedziałem, gdzie on jest, nie to, że coś, to wiemy jednak, że Janis jest w tej jaskini obok tej, no tak, widzieliśmy to przecież. Wywiad zebrany z uratowanych żołnierzy wskazuje na to, że Janis broni planów ataku tych Dragonflyerów, czyli tej grupy w Wrajkuli. Musisz wrócić do Wyrmskull i odszukać tych planów. Zabij każdego Wrajkula, który stanie na twojej drodze, łącznie z Yarisem. Tak naprawdę to jest oszukańcze, bo tak naprawdę on nam każe zabić tylko i wyłącznie tego Yarisa. A właściwie chyba nawet nie. My właściwie mamy tylko te plany zebrać. No, patrzcie, ja są oszuści. Tylko z tego nas tutaj rozliczą. Ale my go nie musimy zabijać. Ktoś go zabił za nas i zgodnie z obietnicą bierzemy tylko plany ataku. Nie zabiliśmy, wbrew poleceniu, nie zabiliśmy ani jednego Wrajkula na swojej drodze, łącznie z Janisem. Ale to nasz admirał o tym już wiedzieć nie musi. Hej, mamy mały problem z Adonem WoW po polsku. Classic WoW nie wyświetla tłumaczeń z krainy Howling Fjord dla sojuszu. Niestety nie mam informacji, jak u Hordy to wygląda. A, no to trochę szkoda, powiem szczerze. No dobra. A jest jakby, jest bardzo źle, jak ja tak na bieżąco tłumaczę? Czy to jest jakoś zjadliwe? W sensie, no jest takie na pewno bardziej z takimi przerwami i tam te tak i tak dalej. Tak sobie to wyobrażam przynajmniej, ale jest tragedia, czy da radę? Tymczasowym rozwiązaniem, zanim tego nie ogarniemy, jest przerobienie przekłosowania z wersji litery, dokładnie podmiana. O! Oh. Dobra, wznawiamy, bo udało się naprawić. Przepraszam za moje, że tak powiem, spowolnione na bieżąco tłumaczenia. Teraz udało nam się podmienić pliki i w 10-tysięczno IQ sposobem mieć addon WoW po polsku działający tutaj. Więc kontynuujemy. Zdobyłeś plany bitewne smokodzierców.
Wiceadmirał Keller przegląda plany. Świetnie. Wygląda na to, że na fiordach jest wiele wiosek w Rajkuli. Inne plemię w Rajkuli przygotowuje atak na twierdzę Westgard. Aha, to jest tam, nie? Tak, to jest tutaj. To jest z tego Ember Clutch. Do diabła. Z tego co wiem, może być już za późno. Od dawna nie mieliśmy nowin z Westgard. Tak czy inaczej, musimy ich ostrzec. Ale zanim oczywiście ich ostrzeżemy, to musimy mi dać jakiś quest itemek, prawda? Do twierdzy Westgard. Wiesz co, admirał, wiesz co, ja wiem, że my musimy ich ostrzec i wszystko, ale oni poczekają, dobra? Bo ja teraz mam parę innych questów, które chciałem zrobić. Przeleciałem tu zrobić inną, bardzo konkretną historię, dobra? Jakby masz tu wielu innych bohaterów, jest premiera, wodka, na pewno kogoś znajdziesz. Jakby ja się zajmę jedną rzeczą na raz, dobra? Wiesz co, powiem ci, że nie wiem ile zajmuje wodkowe, w sensie ja sobie uświadomiłem dopiero właśnie z wami przez te ostatnie te dwa streamy, jak levelujemy w wodku, ja sobie przypomniałem dopiero, jak długie było levelowanie w wodku. Naprawdę, my dopiero mamy teraz, wiadomo, my mamy takie to przedłużone dosyć, tak, bo ja czytam te questy i wszystko, ale wiecie, mimo wszystko mamy dopiero połowę 70 levela, nie, a my w zasadzie dopiero zaczynamy, nie. Długie jest to levelowanie, ale ile ono dokładnie zajmuje, to powiem szczerze, że ja nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że są ludzie, którzy tam nieraz levelowali na jakichś privach czy coś, to może będą świetlejsi. Ja powiem szczerze, że ja to totalnie, wiesz, z pamięci, że tak powiem, całą sprawę biorę. Tak jak na przykład teraz idę do katakumb. I ja nie jestem pewien, czy ja dobrze idę, bo tutaj jest wejście do Utgard Keep. Tu jest wejście do Utgard też Keep? I tak sobie myślę, że tutaj się idzie do tych katakumb, do których mamy iść? Tak mi się wydaje. Ale dobrze, to dobrze, że nie wiem, poeksplorujemy troszkę. Nie, tędy raczej idę na górę. Okej, nawet nie pamiętam tutaj tego miejsca. Więc to raczej, jak to idzie na górę, to raczej nie tu. Raczej to będzie gdzieś, nie, to było gdzieś indziej, to jest w sumie nawet napisane, że entrance jest. To było gdzieś tam faktycznie, tam była mowa o jakiejś jaskini. Dobra, widzę, bo tam była wcześniej mowa o jaskini, ja na początku myślałem, że to jest ta jaskinia, gdzie był ten underlink tamtego Ingvara. Ale to chyba było bardziej tam, kurczę, jak tam wejść? Tędy, dobra. Tak, była mowa o moście przecież, tak. Most, który przechodzi przez ten, tak, przypomniałem sobie, dobra. To tutaj w takim razie zdaje się. O, to wygląda jak wejście do katakumb, taka zapadnięta jaskinia, taka wyżłobiona. Utgard Catacombs. Okej, okay, dobra. O, to pamiętam. To mi się zawsze podobało tutaj. O kurczę, to zejście. Jest fajne. Ja lubię takie rzeczy. I schodzimy w dół. O kurczę. I coś tam jest bardzo ważnego. My tam szukamy tych... tego szyfru, nie? My tam szukamy i tych krasnoludów tam. O kurczę. No, tak troszkę klaustrofobicznie. Okej, okay, tutaj już jest szerzej. O, Matko Święta, jakieś jaja pajęcze. Okej, okay, jest jakiś strażnik. To nie powinien większego problemu dla nas stanowić. I rzeczy same stanowić nie stanowił. Teraz będziemy tak troszkę się, że tak powiem, skradać. O, proszę bardzo, jest Glorenfeld. Proszę bardzo, jest nasz krasnolud z Ligi Odkrywców, o którym była mowa. No, żeż motyla noga, w końcu! Pulroy i Zed nie żyją. I Tegarn, Glorfield potrząsa głową, został porwany przez wodza jeźdźców smoków w głąb tych katakumb. Podsłuchałem, że ten przerośnięty kundel wspomniał coś o ofierze dla upiornego króla. Upiorny król? Ofiara? Upiorny król? O kogo może chodzić? Kurczę. O Anduina? Kurde, nie wiem, jacy jeszcze królowie byli w World of Warcraft? Król jakiś, nie wiem, kojarzycie jakiś króli w World of Warcraft jeszcze? Szyfr ukryty jest w umorsanej brodzie Degarna. W brodzie, on go ukrył w brodzie. Okej, to jest niezłe. Może Jailera chodzi, no właśnie. No co, krasnoludy zawsze kitrają coś w brodach.
Wiem, o co chodzi. Jak się ma brodę, to można na przykład, jak się je i są okruszki, to potem sobie siedzisz i można normalnie ten sobie przekąskę potem mieć. No, fajna sprawa, fajnie jest być krasnoludem. Trzymają Degarna zamkniętego w klatce w pobliżu wielkiej areny do walk. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, jeźdźcy smoków wysyłają swoich jeńców do bitwy z ich najpotężniejszymi gladiatorami. Zrzucają przegranych do piwnicy, gdzie nekromanci z plagą przekształcają ich w gule. Kurczę, jakiś upiorny król, gule i nekromanci, chyba naprawdę musi chodzić o Jailera. To przerażające. Ale wszystko po kolei. Tablice porozrzucane są po całym tym lochu. Zdobądź te, które zostały odnalezione, zanim pójdziesz dalej, próbując zostać bohaterem. Ja nie muszę próbować zostać bohaterem. Ja już jestem bohaterem. Znaczy, no ja... Dobra, no jestem takim troszkę antybohaterem w sumie. Ale bohaterem nadal, prawda? Dobra, O, tutaj jest jakaś tabliczka fajna. To weźmy. O kurczę, my aż 10 ich musimy... Na tych tabletach są dziwne runy i symbole wyryte. A to co? Jest jakiś questik tam. Jejku, ale jest walka o te tablety. Kurczę, normalnie jak na jakiejś wyprzedaży po prostu w MediaMarkcie walka, kurde, o tablety, nie? Za dużo ludzi. O, jest ten manual, jest ta książka do operowania tych, wiecie, tych... Pif-pafów na harpuny w Rajkulskich. Ares the Oathbound. Ares łapie powietrze, kiedy próbuje mówić. Jestem wysłannikiem srebrzystej krucjaty, obciążonej świętym obowiązkiem. Nasze siły zostały zdziesiątkowane na ziemiach plagi. Przez słoneczny świt artefakt został oczyszczony i ponownie uczyniony czystym. Tak wielu zginęło dla jego odzyskania. Wciąż jest szansa. Wciąż jest czas. Artefakt został wrzucony do nory poległych daleko pod nami, strzeżony przez nielitościwego nieumarłego. Ciało Aresa świeci oślepiającym blaskiem. Światło będzie ochraniać ciebie. O kurde, to jest misja czasowa, dobra, to teraz się musimy... to trzeba je zanim ją przejmę, jeszcze się rozejrzę, czy tu nie ma jakichś quest itemów. Jak to jest misja czasowa, to wiesz, to tutaj wiecie, o co chodzi, max efficiency. Dobra, nie ma. Już tu oczyści. Dobra, to teraz wracamy do immersji. Słuchaj, że Dekar broni światłość? No hej, no co, no. To jest po prostu czasowy po prostu sojusz, tak? Moce po prostu sobie wspomagają nawzajem. Dobra, bierzemy. O, jest, mamy ochronę światłości. A, dobra, to możemy uznać, że mojego Death Knighta parzy ta światłość, tak jak Forsaken. Bo patrzcie, jak go parzy. Jezus Maria, wyje z bólu. Ale musi to wziąć na siebie. To nie jest pierwszy ból, jaki przeżywa. O kurczę, no i teraz się zespawnowały te tablety. Dobra, mamy 10 minut, tak? Aha, dlatego to jest czasowe, bez 10 minut ochrony przez tę światłość. Ale te 10 minut, myślę, że to jest żadna przeszkoda do tego, by tableciki po drodze zbierać. No tablety to nie jest. To nie jest tania sprawa, więc... No oczywiście, że się na mnie spawnuje teraz 10 tysięcy mobów, których szukałem wcześniej, ale nie, no oczywiście, no w ogóle jakżeby inaczej. Teraz jak się spieszę i mam quest czasowy, no ja w ogóle... Nie wiem czemu ja przez chwilę chociaż myślałem, że będzie inaczej. Dobra, podnoś, szybko! No i znowu się zaspawnował, no nie wierzę w to, nie? I tak za każdym razem. Jejku. O, jeszcze Dejza. Aj, ta gra mi tego nie ułatwia. Wotk to jest jednak, to jest ciężka gra. Dobra, idziemy. O kurczę. O kurczę. Mam wrażenie, że tutaj by mogła jakaś klimatyczniejsza muzyka lecieć. Dobra, nie, tam na razie nie idziemy. Idziemy tam. O, to jest fajne, to jest fajne. To jest fajny moment. Lecimy. A, słuchajcie, YouTube nie idzie. Jazda, ale kurde, rozwala te góle. Jak krzyczą. Aaaa! To jest w ogóle. Jezu, mamy 8 minut jeszcze na to, tak? Ten timer to jest taki dosyć, powiem szczerze, mocny, ale do tego questa właśnie pamiętałem. To jest właśnie to, co ja pamiętałem. Ale jak wysadza te góle i po prostu parzy ta światłość. Mnie nie parzy, bo nie. Dobra. I podnosimy teraz jakiś artefakt, jakiś dziwny miecz.
Generalnie nie zwracajcie uwagi na ten model. Ten model jest mylący, nie wiem do końca dlaczego. On jest taki, no ale trudno, no już jest jak jest. Ale za to ten już jest nieprzypadkowy. Więc ciebie nie parzy, bo krem z filtrem założyłeś. No tak, no w sumie tak, można to mniej więcej chyba tak potraktować. Albo, no patrz, to jest taka bańka światłości, która po prostu parzy na zewnątrz, ale od wewnątrz nie. To jest takie, wiecie, to jest taka bańka wenecka, może tak to nazwijmy. Ale jazda. Czekajcie, jeszcze troszkę poparzymy te góle. Jeszcze troszkę. Właściwie to byśmy już zrobili tego questa, już to chyba czasówka się skończyła. Ale to generalnie, to jest ten quest właśnie, po który, nie ukrywam, ja tu właśnie przeleciałem. To jest właśnie ten quest, który w tym wszystkim zrobił na mnie takie wrażenie, back in the day. Tutaj wiecie, tutaj się robi jakieś takie questy, jakieś takie regularne, tutaj się zbiera jakieś itemki, jakieś coś, a tu nagle coś takiego, nie? Nie wiem, no na mnie swego czasu przynajmniej to zrobiło duże wrażenie. Znaczy, właśnie, jeszcze poczekajcie, bo to jeszcze nie jest koniec. Tutaj jeszcze będzie wielki plot twist w tym questie. Dobra. Czy my tutaj nie byliśmy... A czy to nie jest przypadkiem ta arena, o której oni mówili, że jest ten tam krasnolud? A nie, dobra, on powiedział o tym krasnoludzie, ale powiedział, że najpierw trzeba te tablety tam uratować. Dobra, to zawrócił tego krasnola. Ciekawe, co te walkirie tutaj robią. No bardzo ciekawe. Dobra, Glorenfeld. Sprawdź każdy zakątek i zakamarek. Dobrze się spisałeś, kolego. Teraz, gdy zabezpieczyliśmy tablicę, możemy spróbować ocalić życie Daggerna i odzyskać szyfr, który pomoże nam rozszyfrować znaczenie tych starożytnych reliktów. Nie wiem, czy myśmy troszkę tutaj priorytetów nie pozamieniali. Nie wiem, czy my najpierw nie powinniśmy byli jednego uratować. No ale dobra. Ja trzymam tę tablicę, ty ratujesz Dergana. Mogłeś już widzieć pomieszczenie, w którym Daggern jest trzymany, podczas gdy zbierałeś tablicę. Tak, to prawda. Widziałem i się zastanawiałem, czemu ja tam nie pójdę teraz. To przez ten korytarz, a następnie kilka kroków w dół. Daggern będzie w pomieszczeniu znajdującym się na dole schodów. Solidnie zamknięty. Zejdź i w dół i znajdź go. W najgorszym wypadku będziesz w stanie uzyskać od niego szyfrę. A tak swoją drogą, to ja muszę... Ja się teraz, kurczę, wiecie, na czym ja się zastanawiam? Bo tu jest napisane, że to jest misja czasowa. Czy to znaczy, że ja muszę oddać przez te 4 minuty jeszcze? Czy ja miałem 4 minuty na... na wzięcie tego artefaktu. Chyba, wiecie co? Chyba, to jest chyba jednak timer na to, żeby oddać ten quest, więc... może go oddajmy w sumie i tak zdążymy. Więc nie wiem. Ten timer 10-minutowy to taki dosyć, powiem szczerze, solidny. No ale dobra. No ale dobra, wracamy do Aresa z... szkarłatnej krucjaty, tylko właśnie argentowej, kurczę. Nie znam się na kolorach, nie pamiętam jaki to był. Ares jest nieprzytomny. Czujesz się zmuszony do umieszczenia świętego ostrza obok ciała Aresa. Podczas robienia tego jesteś znowu oślepiony światłem. Yeah! Ares uśmiecha się. Tak? No, powiedzmy. Chwała światłu, udało ci się. Ares kaszle. Weź artefakt i zanieś go do Valgard. Lord Irulon Trueblade czeka, aż go zwrócisz. Walcz z honorem, przyjacielu. Zawsze. Honor. Ares umiera. Spoczywaj w pokoju. Drogi NPC-cie, którego znałem jakieś 2 minuty. I o którym niestety chyba świat zapomni już od tego momentu. W sumie jestem ciekawy, czy o nim będzie wzmianka w... A jeszcze wam nie powiem w czym. Jeszcze chwila. Jeszcze nie spoilerujmy. To już zaraz wszystko się okaże. Już chciałem lecieć, żebym zapomniał o tym krasnoludzie z tym szyfrem, co go miałem uratować. Ojejku. To by było trochę przykre go tu zostawić na pastwę losu. A, on tutaj siedzi sobie. Dobrze. Witam, Daggern. Tak, znalazłeś mnie. Hurra! I nie mam szyfru. Moja broda była pierwszą rzeczą sprawdzoną przez te bestie. To w sumie oni też brody mają, oni pewnie znają te sposoby. Oluf to ten, który go teraz ma. On jest wodzem gladiatorów. Oluf wyjdzie, jeśli pokonasz innych gladiatorów. To jedyny sposób, w jaki odzyskamy ten szyfr. Wskocz na moje miejsce i bierz się do roboty w kręgu sądu. Jeśli uda ci się odzyskać szyfr, zwróć go do Glorenfelda blisko wejścia do tych katakomb. Ja? Nie martw się o mnie. Jesteśmy bliscy odkrycia brakującego ogniwa rodzaju.
ludzkiego. Ciekawe, ciekawe. Mogłeś go żywić, jesteś taka... Nie no, to byłby cios poniżej pasa chyba go w gula tam wskrzesić. Dobra, mamy szyfr. A, dobra. Ktoś inny... dobra, wypadł im ten szyfr. Ten Olaf go musiał po prostu tam upuścić. Nie musieliśmy zwalczać wielkiego ringu gladiatorów. No, tak się zdarza, okej. Okay. Akceptuję taki stan rzeczy. No, no co tu mówić, no... Są inni ludzie, no nie, nie jesteśmy tu sami, to są niestety, czy też stety, zależy jak patrzeć, uroki robienia tego typu historii na łamach MMORPG, prawda? I nie mówię tutaj o portalu, broń Boże. Glorfend, Dagarn, szyfr? Fascynująca opowieść, coś w rzeczywistości osądza te stworzenia? Po co? W jakim celu je osądza? Dobrze, nie przejmujmy się tymi nonsensami. Ktoś... to mowa jest o walkiriach, jeśli dobrze rozumiem. Ktoś inny, które tu zresztą latają chyba? O, no przecież tu latają. Ktoś inny może zająć się ich rozwikłaniem. Mamy szyfr i tablicę z powrotem. I tylko dwie ofiary śmiertelne w całym tym zadaniu. Kurde, ale ci... Te krasnoludy tutaj to zrobili z tej Ligi Odkrywców, naprawdę. Szkoda, że straciliśmy dwóch naszych najlepszych krasnoludów, odkrywając te relikty. No... Szkoda, no słuchajcie, no szkoda, kawa się wylała, no zdarza się, no poświęcili swoje życie, aby te informacje były bezpieczne. Glorenfeld owija szyfr i tablicę w podartą szmatkę. Zabierz się do Valgard. Max Sorf będzie wiedział, co zrobić z tym znaleziskiem. Co do mnie? Będę sobie radził na własną rękę. W końcu dotarłem tak daleko w jednym kawałku. Tak, tak, bardzo zgrabne wytłumaczenie tego po prostu, że nie zobaczymy jego NPC-ta przefazowanego, jak wrócimy do Valgard. Ale dobra, dobra, powiedzmy, że tego nie widzę. Szkoda krasnoludzkich towarzyszy, ale jestem gotowy na to poświęcenie, dokładnie. Dokładnie, nie no to... Aż tak, nie wiem, czy aż nie przesadzili, ale jakby tutaj przedstawiają tak, że te krasnoludy to aż taką fanatyczną, taką niemalże religijną zawdzięczością są skupieni na... uzyskiwaniu jakby wiedzy jakby historycznej, archeologicznej. No dobrze, to lecimy oddać to wszystko i tam jest finał tych oto historii. No dobrze, wróciliśmy do Valgard i teraz po kolei. Najpierw oddamy quest ten do Valgard z tym szyfrem i tymi tabletami. Odczytanie tych tablic zajmie trochę czasu. Wszystko, co mogę wyciągnąć z badań wstępnych, to, że cokolwiek tu kiedyś było, było przodkiem ludzi. Ale to... Czy to trochę jakby... Czy nie macie żadnych teorii, co to mogło być, co tu kiedyś było? Może to są na przykład te ludziopodobne monstra, z którymi walczymy? No ale ja się nie znam, ja nie jestem tym specjalistą. Te wrajkulskie pomioty prawdopodobnie zabiły ich wszystkich. No dobra, no dobra, wy jesteście specjalistami. W każdym razie dowiemy się więcej, gdy tylko rozszyfruję te relikty. Okej, dostaję nowy armor. Czy on jest lepszy? Nie, chyba nie jest. To cała masa zaszyfrowanych bzdur. Nawet z tym szyfrem nie mogli się w tych tablicach zupełnie połapać. Prawdą jest, że kryptografia nie jest moją mocną stroną. Musisz wziąć szyfr i tablicę naszego kryptografa Sztanwada. Niestety nie otrzymałem wiadomości od Sztanwada od 2 tygodni. Zabrał zespół 20 naukowców do wykopalisk nad południowo-wschodnią urwisko Flordu. Południowo-wschodnie urwisko Flordu. Fjordu. I od tej pory słuch po nim zaginął. To jest ten quest, zdaje się, o którym mówiłem. Ten tutaj z tymi wykopaliskami, to ja nie wiem, czy to my w sumie będziemy jeszcze robili. Ktoś mi da podwózkę, to jest sposób na dostanie się na górę. Dobra, ale to jest jedno. Tutaj jest pewna ważniejsza rzecz. Czy znalazłeś podręcznik? Tak, ten podręcznik to był taki off-top. Ciekawe. Zgodnie z instrukcją w Wrajkule mają specjalne narzędzie, które pozwala im kontrolować działa harpuna, uzyskując śmiertelną celność. Wygląda trochę jak koło jednego z naszych statków? Ponadto jest przenośne i wydaje się podłączone do harpunów jak klucz. Czekaj, koło, które jest podłączone do harpunów jak klucz? To chodzi jakby o... Musimy dostać takie coś w nasze ręce. Ja sobie wyobraziłem jakby...
Ten, spust, ten, ale to chyba nie, nie o to chodzi. Nie, ja nie wiem, czy to jest kwestia. To była kwestia też, że coś źle przetłumaczone? Ale nie, to chyba nie była kwestia tego. Nie martw się, Libertum, to wszystko doprowadzi do czegoś większego, olbrzymiego. Musisz mi na razie zaufać i robić to, o co cię proszę. Musimy zdobyć mechanizm wspomagany w instrukcji, aby przejść do następnego kroku. Aha, mam silne podejrzenie, że znajdziesz jednego z tych Wrajkuli, którzy operują harpunami w wiosce Wyrmkul. Skul. Znajdziesz ich we wschodniej części wioski. Dobra, dobra, ale to wszystko jest, słuchajcie, nieważne. Dobra, jest. Tutaj mam jakiegoś zakapturzonego kleryka. Na światło! Wielu mężczyzn i kobiet zginęło, aby odzyskać to ostrze Libertum. Obawiam się, że dzielny Ares nie będzie ostatni. Ale wykonujesz pracę światła, bohaterze. Okej. To święte ostrze będzie dzierżył sam Lord Tyrion Fordring. Teraz nawet srebrzysta krucjata zmierza w kierunku Ice Crown. Nawet teraz. Lord Fordring poprzysiągł sobie, że osobiście zburzy mury tego przeklętego miejsca. Gościu, ja to wiem, bo ja tam byłem. Jakby, I was there. Jakby, no przecież on to przy mnie krzyknął, pod Light's Hope. Ale z tym ostrzem może mieć szansę przeciwko samemu królowi Liszowi. Z tym ostrzem? Lord Fordring pozostaje naszą największą nadzieją. Lord Fordring? Ale gdzie on jest? Tyle wystarczy, Irulionie. Powiedział jakiś zamaskowany kleryk, Argent Crusade. O mój Boże, nie może być! Lordzie Fordring, nie możesz się ujawniać! Można było uniknąć śmierci tego chłopaka i śmierci wszystkich rycerzy związanych z odkupieniem ostrza. No, gdyby Tyrion sam ruszył dupę w sobie, no... W sumie, good point, no, bardzo możliwe. Ich odejście mocno ciąży na mojej duszy. Oj, biedny Tyrion. W ogóle, halo, poznajesz mnie? Myśmy się już poznali! Pamiętasz? Tam pod Light's Hope? Ścieżka wolności zawsze była naszpikowana tragedią, ser. Nie możemy ryzykować utratą ciebie. Krucjata nie mogłaby przetrwać takiego ciosu. Halo, poznajesz mnie? Kurczę, ale mnie to... Ten, to ja powinienem był ponieść to ostrze do Northrendu. To było moje brzemię. Ale masz rację, Irulonie. Ceną naszej wolności bez wątpienia byłoby tysiące kolejnych ofiar. Tyrion, kurczę, czuję się strasznie pominięty w tym wszystkim. Opatrz i trzymasz Bringera. Słyszysz mnie, Arthasie? Srebrzysta krucjata idzie po ciebie. Twoje królestwo rozsypie się pod ciężarem sprawiedliwości. Na światłość! Chyba mnie nie pamięta. No ale stoi, jest. Więc, moi drodzy, twist polega oczywiście na tym, że ten artefakt, ten miecz, który wydobywaliśmy tam z katakumb, to był sam Ashbringer. Jedyny w swoim rodzaju, jedyna broń w swoim rodzaju, która zostanie artefaktem na przykład Retry Paladynów w Legionie, między innymi. I to właśnie za pomocą tego miecza Lord Tyrion Fordring pokona Arthasa, roztrzaskując ostrze mrozu w finałowej walce Wrath of the Lich King. I właśnie dlatego chciałem ten chain zrobić, bo pamiętam, że swojego czasu byłem właśnie takie: co? What the fuck? Co? A zrobiłem go raczej na pewno po czasie, więc no, to było. Ale spoiler. Oj, przepraszam, ojejku, przepraszam. Faktycznie, spoiler, matko święta, przepraszam. O matko, przepraszam was bardzo. Przepraszam, nie chciałem. Nie chciałem, ale kurczę. No nie mogłem się powstrzymać, no. Ale cholera, wam zaspoilowałem wodka teraz. To co, dobra, to teraz już nie ma sensu grać, nie? To wyłączamy, no dobra.